Krzyś zrobił obiad. Patrzcie, jakie podanie, nie mogę. Smacznego, tak, kochanie. Ratować się, wyglądam. Tak mówisz, no wygląda przeapetycznie, kochanie. Mniam. Podkradam Mikołajowi, bo nie chcę. Pycha. Kupiłam czarnuszkę. Ja wszystko trzymam w słoikach na gumce. Dlaczego? Raz, że nie traci świeżości, a dwa, jak przylezą skądś mole, na przykład, nie wiem, przynieście z mąką ze sklepu, to nie ma problemu, że wam zainfekuje inne rzeczy i wszystko jest do wyrzucenia. Także polecam. Wszystko mam w słoikach. Bo mieliśmy z molami przeprawę w mieszkaniu dwa razy i powiedziałam, że nie. Już żadne pojemniki nie są w stanie zatrzymać tych moli przed przechodzeniem i infekowaniem kolejnych produktów spożywczych, tylko te takie szczelne słoiki z gumką. Także jak zobaczycie, to u mnie wszystko w tych słoikach. Poważnie mówię. A teraz idziemy do Halinki, żeby rozpuścić usta i potem zrobić je na nowo, więc nie mogę się doczekać. No fajnie, pani Anuja, świeże, ładne usta. Teraz już mam piękny uśmiech, do tego jeszcze piękne usta. Ja już na miejscu i zabieramy się za robotę, bo to trzeba. Yay. Jeszcze w międzyczasie stwierdziłyśmy, że zrobimy peeling węglowy. Miałam robiony ostatnio. Jest super, ale to warto robić regularnie. Dotarł Krzyś, bo zaparkował. Hello. Udało się. Gdzie zaparkowałeś? Tak. A, no to git. Dobrze. Robimy jeszcze peeling węglowy. Bo i tak czekamy na Halika, to jest w rachciach. Monia mówi, że to robi tak. Tak, 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 tak robi. Nie zdążę. Już jest zrobione. Na stojąco. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że... Chodzi o, wiesz, tutaj pod oczami się mu strasznie marszczy to. Bo tu, dotąd. Tu, tu mogę, a tutaj stymulator, ale to nie dzisiaj. To się, bo ten mięsień ciągnie, wiesz, dlatego się marszczy. To mam uśmiechanie. Za dużo ciśnienia. Za dużo. Taką masz zabawną żonę. Każdy tak ma. Słuchajcie, Krzyś już, ja się podrapałam, Krzyś już po, ja mam usta znieczulone, ale to tak mocno, że ich normalnie nie czuję, ślina mi cieknie i nie czuję, także jeżeli ktoś się tam martwi odnośnie znieczulenia, żeby brać dentystyczne, no to lepiej nie, bo to znieczulenie jest tak mocne, że naprawdę ja nie czuję swoich ust. No i zabieramy się za rozpuszczanie już do końca, a ostatnio ktoś mi napisał, że o, duże usta są już niemodne, a kto powiedział, że ja chcę mieć duże usta? Chcę mieć po prostu piękne usta, bo wy chyba już mnie nie pamiętacie, jakie mam usta naturalnie i jakie one są asymetryczne, wręcz karykaturalne. Znacie mnie po prostu z tymi ustami właśnie tak delikatnie powiększonymi. Dzisiaj rozpuszczamy całość. Chodzi tylko o górną wargę, bo na dole ja praktycznie nie miałam nic dodawanego i chcemy ładnie je później wymodelować, delikatnie powiększyć, żeby to wszystko było po prostu takie śliczne. Widzicie, że mi opadają usta z jednej, a z drugiej strony, bo to też tak tym znieczuleniem. Także czekam na Halinkę i robimy dalej. Za nami. Powiem wam, że boli najbardziej tutaj na środku, jeżeli już z boków, to praktycznie tego nie czuć, ale jest do przeżycia. Ale trzeba powiedzieć, że rozpuszczanie ust jest mniej przyjemne niż robienie ust. Że to ten dyskomfort jest tutaj większy niż w przypadku, gdy usta się robi, bo to tak szczypie po wpuszczeniu, ale to tylko na chwilę i potem przestaje. Natomiast no tak, ja myślę, że jestem szczera, więc mówię wam, jak to wygląda. My wskoczyliśmy jeszcze na chwilę do smyka i wybrałam Mikołajowi buty, o takie, nie wiem czy będą dobre, i taką fajną bluzę. Zobacz, jaka fajna bluza.
I no, buty takie. W jego stylu. Mamy stylu. Zobacz na buty, wyciągnij. I buty też sobie w jego stylu. Identyczne miał. Ty też masz takie. Nie miał takich, ale są bardzo szerokie tutaj w nóżce. Wydaje mi się, jak przyłożyłam rękę, to że na stópę cieplutkie będą no bardzo cieplutkie i mięciutkie tutaj przy zgięciu. Wezmę mu je, zobaczymy, najwyżej zwrócę i szukam jeszcze spodni, wiesz? Tylko wszystko to jest takie kolorowe, pstrokate, Jezus. Chyba pójdę do Pepco. A chodzi mi o wygodę. One są na dwa rzepy, też na dwa rzepy. Bo te są wyższe, wiesz? No wiem, bardzo wysokie. No ale to też jest super, że są wysokie. Jeszcze zobaczę te. Jestem jak Mikołaj, ja już mam wybrane. To nie będzie za duże, zawsze tak biorę te bluzy i mam wrażenie, bo jest dla mnie taki malutki cały czas. Gdzie ty patrzysz, żeby patrzeć w kamerę? Na środek tych trzech tych. Aha, i wtedy jest... Dobra. No wtedy widać jakby... Bo ja, nie, bo ja wiem, zawsze ja gdzieś, wiem, tam, gdzieś tam... Nigdy nie patrzę jakby, wiesz, dobrze w kamerę, tylko zawsze gdzieś tam bo z boku. Bo jak mam odwrócone, no to patrzysz często na siebie. Ja to rozumiem. Narcyzm. Słuchaj, jakie komplementy powie. Zaczerwieniłem się naprawdę. W tej czerwonej bluzie jeszcze pewnie widać bardziej. Masz białą. Znaczy białą. A, nie załapaliście dobra, pewnie. Dobra, dobra, no, ale ja tak samo, dobrze, że ty mnie poprawiasz, ja ciebie, a wy łapcie w lot, nie? Dzisiaj przychodzimy do was z tematem, który poruszyłam na Instagramie jakiś czas temu i dostałam o to masę pytań. Chodzi o projektor. Tak, projektor, który dostaliśmy do testów. Który nie wygląda jak projektor. Tak, który jest taki multizadaniowy. I dzisiaj wam parę słów o nim opowiemy, bo was temat bardzo zainteresował, ale powiedziałam wam, że chcemy go po prostu przetestować, posprawdzać, żeby móc się wypowiedzieć na jego temat. I dzisiaj nadszedł ten dzień. Chodzi o ten projektor. Jest to taki, powiem wam, projektor do zadań specjalnych, który jest bardzo inteligentnym projektorem. Dlaczego? To już krok po kroku. Jeżeli ktoś jest na etapie zakupu projektora, to wydaje mi się, że ten temat może go bardzo, bardzo zainteresować. Jeszcze bym tylko dodał, że to jest projektor też nie tylko dla tych, co go potrzebują, a jeszcze dla tych, co nie wiedzą, że go potrzebują, bo jeszcze nie znacie sposobu jego zastosowania, które myśmy znaleźli. Najpierw powiem wam, że ten projektor wygląda zupełnie inaczej niż projektory, które mieliśmy dotychczas, bo generalnie wszystkie projektory, które mamy, które są dostępne, one wyglądają bardzo delikatnie. Obchodzimy się z nimi jak z jajkiem, żeby przypadkiem czegoś nie uszkodzić, bo to wszystko jest takie bardzo delikatne. Natomiast ten projektor to jest busola. To jest projektor jak normalnie walec drogowy, tak bym powiedziała. Raz, że on ma bardzo minimalistyczną budowę. Ta budowa jest antypyłowa. Po co? No nie chodzi tutaj o robienie remontów i oglądanie filmu w międzyczasie. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Natomiast sam projektor, może ja sobie go wezmę, bo mogę. Tylko kabel sobie przełóż. Przełożę. Zobaczcie na to. W ogóle się tym nie przejmujecie, że coś uszkodzicie. W ogóle się nie przejmujecie, że go gdzieś przestawicie. W ogóle się nie przejmujecie tym, że dziecko wam go tąpnie, bo bawiliśmy się na łóżku i gdzieś tam go przesuniecie. Dlaczego? Dlatego, że projektor jest po pierwsze bardzo solidny. Po drugie, jakieś przestawienia nie są mu straszne, bo on się sam, słuchajcie, sam się ostrzy, sam wyostrza obraz. Każdorazowo, gdy go odpalacie, on sobie ostrzy. Czy go oddalicie, czy go przybliżycie, w przypadku projektorów ma to niebagatelne znaczenie, bo za każdym razem, przy jakichkolwiek ruchach, ten projektor trzeba wyostrzyć na nowo. Tutaj on robi to sam, a najlepsze jest to, jak my ostrzymy te projektory, no nie? Bo to wygląda tak, że my z Krzysiem patrzymy, ty widzisz już dobrze? Czy jeszcze nie? Tak, kto ma gorszy wzrok? Czekaj, bo już jesteśmy trochę zmęczeni, no nie? I za każdym razem patrzymy w dwójkę, czy to już jest ostre, bo to są takie minimalne ruchy tym obiektywem, no nie? Tutaj on robi to za was. Dla mnie to jest petarda. Jedyny minus, który tutaj widzimy, to pilot. Ze względu na to, że on musi być skierowany prosto w projektor. Prosto w projektor, albo odbić od ściany, tak żeby trafić jakby w oko, można powiedzieć. Tak, no. W oko. To nie jest tak, że po prostu siedzicie i sobie na lajcie gdzieś przyłączacie, tylko nie. Trzeba go w ten sposób. I to jest jedyny minus, który ja widzę w tym projektorze. Innych minusów nie ma, bo obraz zajebisty. Dźwięk petarda. If you can't come with me, I'll
Super, tak. Dźwięk, tak. My mamy tutaj specjalnie kupiony taki głośnik do poprzednich projektorów, bo te projektory mają bardzo słaby dźwięk. Ten ma dźwięk stereo. Możecie go brać ze sobą. Co to znaczy? Możecie wyświetlać film na zewnątrz, bajki, lato, grill. Oglądać na przykład wesele, na którym wszyscy byliście, wszyscy znajomi na grillu. Wystarczy wam kawałek białej ściany budynku albo rozłożona jakaś zasłona i jesteście w stanie oglądać filmy z wakacji, wesele, wspólnie mecze. W zależności jak spędzacie czas. Albo wy spędzacie sobie czas na grillu, a dzieciaki oglądają sobie bajkę. Wszystkie macie na oku, albo jakieś kinder party, albo po prostu fajny wieczór, gdzie siadacie sobie z winkiem, dzieci położone spać, a wy idziecie sobie chillować na tarasie, bo jest ciepło. Można, bo ten projektor na to pozwala, bo ten projektor możemy sobie tak przenieść, bo ten projektor bez problemu możemy sobie tak przenieść, bo on nawet jest do tego przewidziany, że on jest do takich zadań pokazywania projekcji filmów na zewnątrz. Możecie go zabrać ze sobą na wakacje, załóżmy, jedziecie do jakiegoś domku, wiecie, że będziecie jechać większą ilość znajomych i fajnie byłoby zrobić taki na przykład wieczór filmowy. On bezprzewodowo łączy się z telefonem, dlatego też możecie sobie wyświetlać chociażby zdjęcia, które zrobiliście, albo przeglądnąć waszą wycieczkę, na której byliście rano, a po południu siadacie i chcecie sobie przejrzeć zdjęcia i każdy może te zdjęcia pokazać właśnie na projektorze. Bo projektor ma też Google Chrome, dzięki czemu możemy tutaj zainstalować sobie wszystkie aplikacje, czyli jakiegoś tam Disneya, Netflixa i tak dalej. Wszystko można na nim zainstalować, bo normalnie macie dostęp do sklepu Play, gdzie możecie pobrać sobie te aplikacje i z nich korzystać tak samo jak na zwykłym telewizorze. Sterujecie głosowo. Można to robić, dlatego wiecie, ten pilot, no to fajnie, że ma sterowanie głosowe, bo to jest naprawdę przydatne i spoko to tutaj działa. Tak, tylko jedno co trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o sterowanie głosowe, to na przykład nie możecie powiedzieć, że włącz mi coś na Disney, tylko musicie powiedzieć na Disney Plus. Że musi być dokładna nazwa aplikacji. To nie jest domyślne i inteligentne, to jest po prostu prostolinijne, jak do faceta mówicie, tak? Projektor, facet, rozumiecie? Zależność, prosto, zwięźle, na temat i dokładnie. I macie wszystko, czego chcecie. Ale komunikat musi być jasny, klarowny i przejrzysty. I trzeba włączyć nasłuchiwanie, bo faceci też często mają wyłączone. No, to wiecie, tylko tutaj się nie włącza, tak? Nie, ja tak nie robię. Krzyś mnie słucha. Nawet czasami bardzo. Nawet słucha jak nie mówię, tylko myślę. Nie przewracaj oczami, słyszę to! I jeszcze pytania, które pojawiają się przy takich projektorach bardzo często, to czy można ten projektor używać, załóżmy, w ciągu dnia? Jak wygląda ta jego jasność? Jak wygląda jakość? I powiem wam tak, nocą bez problemu. Gdy jest pochmurna pogoda, bez problemu. Wieczorami bez problemu. Natomiast gdy mamy pełne słońce, no to nie. To u nas nawet się telewizora nie da oglądać, bo trzeba pozasłaniać rolety, bo wszystko się w telewizorze odbija. I tutaj jest tak samo. Natomiast muszę powiedzieć, że on naprawdę dobrze sobie radzi w takich warunkach, gdzie jest niebo zachmurzone, jest taki brzydki dzień, więc taki idealny, wiecie, kumacie pogodę pościelową. Tak samo jak prasowałaś wtedy, no nie? Tak. Ja mam przygotowane stanowisko do prasowania. Tutaj mam furę prasowania, odpaliłam sobie na projektorze Teorii Wielkiego Podrywu. I teraz czas na relaks. Wątpliwej jakości, ale wiem, że niektórzy z was właśnie uwielbiają prasowanie, bo ich to mega odpręża i jestem ciekawa, czy jesteście z tej grupy. To koniecznie napiszcie w komentarzu, czy tak jak ja robicie, bo musicie, bo tak głupio wymiętym chodzić. Okej, wzywa mnie żelazko. Obraz macie jak kinowy i on nie potrzebuje dużo miejsca, bo tutaj tak, mamy 3,5 metra maks. Coś takiego, o, tak. Jest ścian. Więc 3,5 metra mu wystarcza, żeby dać naprawdę duży obraz, co widzicie tutaj. Z naszej perspektywy projektor to jest super opcja i ja zawsze mówię, że projektor musi w domu być. Tak, ja bym jeszcze tylko wrócił do tego dźwięku, że dźwięk jest taki przestrzenny, super, że to jest najlepszy dźwięk z projektora, jaki mieliśmy. Tak. Bo mieliśmy różne projektory już, ale to jest jakby dźwięk jest najlepszy. Tego naszego projektora poprzedniego nie wziąłbym na zewnątrz, bo bym się o niego bał. Ten jest tutaj tak fajnie zabezpieczony, że nie ma z tym problemu, można go normalnie nosić, przestawiać, nic się mu nie stanie. Jest takie poczucie, że nic mu nie jesteś w stanie zrobić, tak, nie? Tak, bo na innych projektorach to zawsze jak jajko traktowaliśmy, żeby wiesz, się mu nic nie stało. Tak, a ten nóżki, trzeba go wystabilizować. Zazwyczaj projektory musisz idealnie wystabilizować, on musi mieć równiutko, bo inaczej źle wyświetla obraz. Temu to nie przeszkadza, nie? Okej, będę wyświetlał. Jeżeli szukacie projektora po prostu tańszego,
który daje taki szereg możliwości, to ten się nadaje do tego po prostu idealnie. Jeżeli chodzi o jakieś parametry, wszystko wyczytacie sobie na stronie. My tutaj tych parametrów nie podajemy, bo i po co, skoro możecie to przeczytać, a my Wam pokazujemy, mówimy, jak to funkcjonalnie wygląda. Jakie są nasze odczucia i tak dalej, nie? Ja się nie mogę doczekać, aż będzie lato, bo akurat dostaliśmy ten projektor do testów, testujemy go, no będzie miesiąc, półtorej, może dwa. I już lato nam się skończyło, jest za zimno na zewnątrz, żeby sobie to odpalić, ale już nie mogę doczekać tych wieczorów filmowych na tarasie. Ja też, właśnie, że mamy zrobioną tą rogóweczkę, zawiesimy sobie tu jakieś płótno i będziemy wieczorkami oglądać. Tak, zdecydowanie. No, to powiedzieliśmy wszystko odnośnie projektora. Wydaje mi się, że macie pełen obraz. No i stosunek jakości do ceny tutaj wychodzi petarda. Przebitki widzieliście. Link macie poniżej, kod rabatowy wyświetla się tutaj, jeżeli byście chcieli z niego skorzystać. My zachęcamy, bo za tą cenę ten projektor naprawdę, naprawdę dobry sprzęt. Naprawdę dobry sprzęt. I to mówię z pełną tego odpowiedzialnością. Tam się zastanawiałam, że po prostu będziemy siedzieć i gadać, ale tak stwierdziłam, że będzie bardziej wygodnie i bardziej ciekawie i jeszcze lepiej. I chodźmy, dalsza część tego vloga! Mikołaj zabrał się za robienie soczku. A ja robię piernik świąteczny z naszej książki Coś Dobrego. To jest najlepszy piernik, jaki w życiu jedliście, uwierzcie mi. I mamy taką ochotę, bo za oknem jest no na maksa jakby zimowo, więc już tutaj sobie część rozpuszczam. A ty, cóż tu się dzieje, Mikosiu? Tak, ale czekaj, przyniosę łyżeczkę. Naciśnij zero tam. Teraz jest zero. Proszę. O, jest zero! Teraz wsypujemy, tylko musisz być bardzo precyzyjny, bo to jest łyżeczka. No, syp. Przypomnij, jak będziemy w sklepie, że musimy kupić kakao. Dobra. Naciśnij zero. Zero! Ostrożnie. Będzie troszkę słodkie. No. Będzie troszkę słodkie. To śmietana? Tak, to jest śmietana. Proszę, pomidła, trzymaj. Zaraz będziesz tu lizał. Proszę. Smaki dzieciństwa. Tak? Dam ci do wylizania potem miskę. Kto nie lizał? Jak byłam taka mała jak ty, to babcia też mi dawała, wiesz? Do wylizania takie rzeczy. Ale obróć się mi tutaj, żeby nie kapało na podłogę. Ja coś tylko na blat, dobra? Ekstra? I jak to smakuje? Dobrze. Nie widzą. Nie widzą? Tak. A ty chcesz im pokazać? Tak. Jakie to jest dobre? Tak. Rozumiem. Zobaczysz, jakie będzie pyszne ciacho. Piernik, to się nazywa, to ciasto nazywa się piernik. To jest jedno z ulubionych ciast mamy. I moje! I twoich też? Tak, i taty. Cieszę się. To będziemy chcieli do lampy. Teraz musimy nałożyć papier do pieczenia do blaszki, żeby móc upiec nasze ciacho. Będziesz jeden arkusz. Pyt. Ciach. Dawaj. Damy sobie tu minutkę i będzie wolnić. To na piekarniku ustawimy, dobra? Tak, tu minutkę i będzie wolnić.